Cześć, dzień dobry. Z tej strony Marta Florkiewicz-Borkowska, czyli pani Flobo. Chciałam Wam dzisiaj pokazać um, taką um, jedną z nowszych funkcji umożliwiającą nam podglądanie widoku ucznia bezpośrednio podczas naszej prezentacji. To znaczy, do tej pory było tak, że jeśli chcieli, chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda od strony ucznia. I też ja tak wam pokazywałam nagrywając filmiki, że przełączałam się na nową zakładkę, albo korzystałam z innej przeglądarki, logowałam się tak jak uczeń za pomocą linku i przeklikiwałam pomiędzy tymi widokami. Natomiast słuchajcie teraz jest taka opcja, taka ikonka S, która z początku wygląda jak Skype. Ale to jest właśnie Student, i to jest widok studenta, czyli widok ucznia. Jak to działa? Odpalę Wam teraz prezentację, którą miałam okazję przedstawić na śląskiej konferencji edukacyjny MISZUNK. Zrobię ją w, jako live participation, tak? Klikam. Uczestnictwo na żywo. Oczywiście otwiera mi się tradycyjnie. Za chwilę pojawi się okienko z linkiem. Zobaczcie że teraz ten widok też już jest inny. Automatycznie zobaczcie, że w opcjach mam, że mogę to zrobić bezpośrednio na spotkaniu w Zoomie, ale też mogę od, od razu włączyć co-teachera. Przypominam, że funkcja nauczyciela e, współprowadzącego lekcję jest tylko w wersji płatnej. No dobra, no i zobaczcie. To jest ta moja e, lekcja. Nie mam żadnych uczniów na razie, ale mogę sobie zobaczcie zobaczyć. Tu w prawym górnym rogu jest to S no, zobaczcie, wygląda podobnie jak Skype, prawda, ale jak sobie na to najedziemy myszką, to jest switch to student view, czyli tak jakby przełącz na podgląd uczniowski. Naciskam i zobaczcie, że mam teraz taką informację changing to student view, czyli że następuje zmiana widoku ucznia i ja nie muszę już, wiecie, kopiować, przenosić się, gdzieś tam logować, wpisywać hasło, tylko zobaczcie, od razu widzę tak jak uczeń, tak. Od razu widzę, zobaczcie, że mogę jako uczeń sobie tutaj przenosić, tak? Zobaczcie, że mogę sobie sprawdzić, czy działa, czy nie działa. Tutaj mam takie dwa okienka, dwie ikonki w prawym, po prawej stronie, w prawym górnym rogu i ten, ten drugi oznacza Open in Separate Window, czyli otwórz to w osobnym okienku, jeśli chcę, na przykład, zobaczcie, otwieram sobie w osobnym okienku. Przeskakuje mi i mam widok, właśnie ucznia w osobnym okienku. Całość jest ucznia, zobaczcie. I teraz nie mam strzałek, nie mogę przewijać. Widzę to jak uczeń obok, ale nie musiałam pobierać linku, nie musiałam wpisywać Marta i nie muszę być sama na swojej lekcji. Natomiast, jak chcę być w tym samym, to zobaczcie, naciskam tutaj to S. Jeżeli nie otworzę w osobnym okienku, to po prostu mogę. Mogę się tak przenosić. Zobaczcie, tutaj mogę do Teachera. Znowu naciskam na Teacher, czyli nauczyciel, i znowu jestem u nauczyciela. I tak to wygląda. Znowu nacisnę na studenta. No to i będę w widoku uczniowskim. I teraz, jeśli chcecie cały czas mieć ten widok uczniowski na oku. Że w razie czego, jak uczniowie coś komentują, czy coś im nie działa, to możecie po prostu mieć na, mieć na oku też podgląd, to naciskacie tutaj ten drugi, tą drugą ikonkę, drugi symbol otwarcia w osobnym okienku. Otwiera Wam się i zobaczcie, że teraz, żeby był drugi slajd albo kolejny slajd, no to ja muszę, muszę sobie przełączyć i sobie teraz tu jestem. Zobaczcie, pokazało mi się widzę i teraz ja po prostu jestem jednocześnie tym uczniem. Oczywiście u mnie, słuchajcie, nic nie widać. Ja tu wpiszę flow, nawet to przesunę, nie, nie zrobię tej aktywności, co trzeba, ale to mi tu nie pokazuje, bo to jest tylko dla mnie, dla nauczyciela, żeby widzieć w razie czego ewentualnie pomóc uczniom, jak coś u nich nie działa. Każde moje nauczycielskie przesunięcie slajdu skutkuje tym, że w widoku ucznia, w osobnym okienku, mam podgląd też, co widzą uczniowie. No jest to o tyle prostsze do poprzedniej wersji, że tak jak Powiedziałam, nie musicie kopiować linku, nie musicie się wpisywać i nie macie siebie wliczonych do ilości uczniów. Mam nadzieję, że ta informacja jest dla Was przydatna. No i życzę, życzę oczywiście inspirujących lekcji w NIRPODzie.